A więc witam was w kolejnym, nowym odcinku z Dying Light 2. Dzięki temu widzieliśmy, że na poprzednim odcinku mnie kurde wyłączyło się mi ten... Jak robiłem zadanie, coś tam się zawiesiło, popsuło się, więc idziemy teraz według tego tutaj... Do tego tutaj pierwszego. Ja widzę, że ja najpierw poszedłem do jedynki, do dwójki, a potem poszedłem do jedynki, nie? Więc chyba robimy to znowu to samo. I tak, to ja po prostu... Uczyć urny je, uczyć mucie. Zobaczymy. Gadzio, tu jesteś! O, to nie tak, jednak nie to samo. Dziękuję za wódkę. Dziękuję. Napijmy się. Za mnie i za kolejny rok w tej dziurze. Nie jesteś taki zły, wiesz? W końcu się do mnie przekonujesz? No nie podzielam. Nie, po prostu są gorsze dupki od ciebie. Ja jestem pijany. Gdzie jest Lawan? Widziałem ją z tobą. A, graliśmy w grę i zadałem złe pytanie. Jak zaczęła się lista celów? Ach, gadzio. Przez siebie zaczęła myśleć o przeszłości. Słuchaj. I nie mówię ci tego dlatego, że cię lubię. Sam nie wiem, dlaczego ja ci to kurwa mówię. Nie podejrzewam, że to jest moja siostra. Nigdy. O przyszłości trzeba myśleć. O jej przeszłość. Kumasz? Dobrze. A teraz spadł. Mam urodziny. Wszystkiego najlepszego. I wszystkim tym, którzy dzisiaj mają rodziny, tak samo. Nie ma drugiego innego typu punktu? Nie ma. O pierdol się rozpoczyna. To pojem... Jestem ostatnim złapanym przez ciebie bandytą. Słyszałem, moi kumple cię dorwą. Twoich kumpli? Masz tu kurwa jak w banku. Masz tu kurwa jak w banku. Co tu jest? To jest domek do odkrycia. Sobie odkryjemy go. To jest domek do odkrycia. Chyba tu będzie, okej? Okay. Widzicie, odkryjemy. Zawsze te punkty. Bezpieczna strefa. Zawsze mamy kolejną bezpieczną strefę. Ja w nocy mogę sobie przyjść i sobie się nie denerwować, nie? Umiejętność mamy kolejną gdzieś tam, widzicie? Zaraz to weźmiemy. Co tu możemy rozwinąć? Trzymaj shift. Dobra, zobaczymy. Prawda szybciej biegnę, ale też szybciej się męczę. Miło się budzić. Zapytałeś sobie biedy, co miliardy.
Czemu wy mnie zaatakowaliście? Ja was broniłem, kutasy jebane! Ja was ratuję, ja wam pomagam, a wy mnie atakujecie? Wy szmaciarze pieprzeni. Ty, wszyscy wszystko mnie boisz, nie? Było trzeba? Było? Ja was wszystkich rozjebałem, widzicie? Taki jestem dobry. No kurwa, dobry jak... Muszę wziąć ten. Muszę się naprawić. Ja chyba jeszcze za... Za szybko, za długo się leczę, nie? Oby Aitor z tego wyszedł. To jeden z naszych najbardziej oddanych... Dobra, lecimy tym. Muszę zrobić zadanie z tym snem jeszcze poboczne, jest takie fajne. Leć tego. Naszego tego dowódcy tam, co to był. W tym drugim mieście. Dobrze, chyba do tego idę wariata, nie? Dobrze. Dobrze to było? Tu było, a tu mi przybywa. I oni się bzykają! Niezłe z niego ciacho, prawda? To on ją kuwa całował po tym? Przyłączysz się? Im więcej, tym lepiej. Nie dzięki. Zawstydziłem cię? O, wybacz. Tak już wpływam na ludzi. Zaczekam na ciebie, ale pośpiesz się. Czekam na ciebie, ale pośpiesz się. Muszę przyznać, podziwiam twój upór. Aż jestem ciekaw, co zrobisz, kiedy znowu odeślę cię z kwitkiem. Będziesz żałował. Szesnastoletni single malt z Highlandu. Rozlana rok przed wybuchem pandemii. Napijemy się? Bolej tutaj, kurwa, nie! Chowasz nas tam. Ja tu się zrobię alko... Ty, a tam jest takie same butelki, widzicie? Czytałem, że jedna beczka tego trunku poszła na aukcji za ponad $500,000. Ha, co za wysublimowany prezent. No, a widzicie? Takie same butelki leżą. Chodź za mnie. Dawaj. Dawaj. Twoje zdrowie śliczne. Mam nadzieję, że nie spiję mi... Co mogę powiedzieć? Rozbroiłeś mnie. To co, nadal szukasz tych lamp? Tak. Matt wspomniał, dlaczego tak mu zależy? Dlaczego naprawdę ich chce? Tak, chcę zająć wieżowiec VNC. Czekaj, poważnie? Facet całkiem zaświrował. Nikt tego nie próbował od lat. Czyli to niebezpieczne i po to są te lampy. Tyle, że lampy wymagają prądu. O ile mi wiadomo, tam go nie ma. Niektórzy próbowali zdobyć wieżowiec bez prądu. Bohaterowie i głupcy skończyli jako przystawki dla przemieńców. To już problem Mata. Co cię to obchodzi? Obchodzi mnie, bo coś tu nie gra. Nie masz takiego wrażenia, Aiden? Matt chce przygotować miasto na nadchodzącą ofensywę rzeźnika. Czyli powinniśmy zbudować mu pomnik, tak? Sęk w tym, że rzeźnik nie planuje żadnego ataku. Skąd wiesz? Mam swoje wtyki. Także wśród renegatów. Od zakończenia wojny to my zajmujemy centrum miasta. A pułkownik siedzi na zaporze. Jedno przesunięcie dźwigni i pół miasta znajdzie się pod toksyczną wodą. Pułkownik nie jest głupi. Wie, że wojna oznaczałaby koniec dla wszystkich.
Właśnie. To dlaczego rzeźnik zaatakował kantynę? To centrum miasta. Dobre pytanie. Istnieje możliwość, że to nie pułkownik wydał rozkaz. Dzieje się coś poważniejszego. Coś, czego jeszcze nie rozumiemy. Właśnie, co z lampami? Dawaj, gościu, lampę, nie. Co z tymi lampami UV? Po co mu są potrzebne? Jack coś ukrywa. Od jakiegoś czasu zamawia dużo więcej lamp, niż mógłby potrzebować. A potem część tych lamp po prostu znika. Po dostawie nie ma po nich śladu. Kurde, zaczyna się dziać. Po co Jack miałby kraść lampy? I tu, przyjacielu, zaczyna się cała zagadka. Jack nigdy nie pogodził się z tym, że nie pokonał rzeźnika, kiedy miał okazję lata temu. Wiedział, że jeśli go zaatakuje na zaporze, pułkownik zamknie śluzy. Rosnący poziom wody wypchnie z ziemi chemikalia, a one zabiją wszystko, co żyje w mieście. Ten impas trwa od ponad 10 lat. Każdy czeka na ruch tego drugiego. Aż nagle ktoś włączył prąd i coś się zmieniło. I renegaci zaatakowali kantynę. Nie jestem tu dla przyjemności. Potrzebuję lamp, żeby... Odkryć, co się stało z twoją siostrą. Tak, Aiden? Mówiłem ci, że mam wtyki. Może uda mi się coś wywęszyć o Waltzu i twojej siostrze. A konkretnie na temat tego naukowca z GRS, którym próbujecie się skontaktować. Powiedziałbym nawet, że z moimi środkami znajdę tę osobę szybciej niż Matt. Wątpię, żeby w ogóle był w stanie ją znaleźć. Połączmy siły. Mądry z ciebie gość. Jesteś w mieście od minuty, a już wybrałeś właściwą stronę. Dam ci te lampy. Matt nie będzie nic podejrzewał. Ale później idź do katedry. Ukrywa się tam jeden gość. Kompletny świr, ale geniusz techniczny. Niech naprawi ten stary sprzęt szpiegowski. Wtedy założymy podsłuch na nadajniku, który Jack chce umieścić na szczycie wieżowca VNC. Niech zrobi swoje. Jeśli założymy podsłuch, mam nadzieję, że dobrze brałem, nie? Dowiemy się, co kombinuje z tymi lampami. Wiedza to połowa sukcesu, młody. Co? Chcesz jeszcze pogadać o whisky? Katedra. Nowe zadanie. Wyzwanie z fabuły. No lecimy z katedrą, nie? Czy lecimy sobie tutaj było... Tu było takie zadanie jeszcze poboczne, fajne. Czyli mianowicie... Uratowanie tego naszego kapitana. No nie wiem, gdzie on jest teraz. I on tu był. On był gdzieś chyba na dole. Gdzieś on tu byli. Mówi, że tu nie ma wyjścia. Kiedy stałeś się tak nieposłuszny, Matt? Władia jest osobista, ale mamy rozkaz. Nie no. To nie to. To nie to. Pamiętacie, tego kapitana przywieźli, to nie? Nie wiem, gdzie właśnie on się... Gdzie on jest, kurde? Moda, kapciu. Tu gdzieś było. Nie pamiętacie, gdzie to było? Ja kurę nie mogę sobie przypomnieć. Dobra, idziemy tędy. Na dół. Pierdziele. Zadanie? Na pewno on musi kiedyś to jeszcze raz. Erhandruj. My sobie może... Na zakupy, a? Czemu je zaprogramować? Bardzo dobrze.
Tak dobrze, szefie? Bardzo dobrze. Modyfikuj. Nie mam złomu, a nie, muszę pójść pozbierać. Jak zaczynałem, byłem młodszy od siebie. Myślałem, że pana Boga za nogi złapałem. No tak się wtedy upiekałem się. Znam się na tak się wychodzi, panowie sytuacja i panie. Sytuacja między renegatami a SPK-ami to klasyczny pad. Czy nie da wyjść? Nie może się tu nie da nigdzie wyjść. Tu jest wyjście właśnie. Ale masz ładne dłonie. Ja? Serio? Pierwszy raz coś takiego słyszę. Co się stało? Coś ty nie wierzę. Gdzieś był też szpital. Powiedz przynajmniej, że byłeś u lekarza. Nie będzie mnie obmacywał jakiś obcy facet. Zawsze możesz pogadać z Juanem. Nie wygląda, jakby chciał gadać. Chciałem, żeby to na jebadełku? To są ci... Gdzieś był szpital, pamiętacie? Nie chcę już się bawić w zarażonych. Dinozaury! Pomogę ci, piękna księżniczko! Pomogę ci, piękna księżniczko! Noga Alice. Wiecie, tu nie da się wejść nigdzie. Ja szukam tylko szpitala i nie mogę znaleźć. Jak zobaczysz coś podejrzanego, zgłoś to do SP, jasne? Nie. Ale to ja już byłem, Też byłem, tu też byłem. I tu muszę pójść. Ruszaj stąd, obywatelu. To oni mnie nie lubią, nie? Ja się chyba kręcę w kółko, nie? No ja się kręcę w kółko. Tego zadania, żeby w tym szpitalu zrobić. Będzie uratować tego, tam leki mu przynieść. Słuchajcie, bo ja tego, go brałem niby, ale go nie mam, czekajcie, czy jest, mam go zadanie. Dziennik. Kojenie. Wisi. Nie chcę, żeby moje imię wyrywane. My robimy z palcem w duchu. Co to tu kurde jest jakieś? Modlitewnik? Ich... Tak jest, pani porusznik! Tak jest, pani porusznik! Muszę schowować sobie na to jest do niczego. No ma kiedy idę na to wieżę. I na to wierzę. I skończę to zadanie. Kierujesz ich w dane miejsce. Okej, okay, łatwizna. Ale bywają też trudniejsze przypadki. Wolno się biega w tych. Ja myślałem, że zrobię to zadanie. Uratuję tego. Ale tęsknię za żoną. Brakuje mi wspólnego gotowania. Pielgrzymie, słyszałem o tobie. Może dołączysz do SP? Nie ma tej podróży szybkiej? Gdzie ja w ogóle weszłem? Dobra, nieważne. Źle wszedłem, myślałem, że to będzie to metro. Szybka podróż, mam 700 metrów. Trochę daleko. Tak biegnąć, nie? Chciałbym, żeby mieszkańcy... Więc może tak, może dojedziemy do wieży i przy wieży się spotkamy, nie? Wszyscy chcemy pokoju. Bo jak ja tam będę szedł, to ja w ogóle nie wyjdę stąd.
Mówiliśmy przecież. Tu jest wyjście, chłopie. Dobra, widzimy się przy punkcie tym. Będzie coś do ciekawego po drodze, to się to Juan? Juan wysłał mnie do katedry. Niewiele, tylko tyle, że jest nawiedzona. Nawiedzona? Przez co? Przez ducha? Tak, jasne. Tak czy owak, katedra jest zamknięta od lat, ale otacza ją rusztowanie. Możesz wspiąć się po nim do okna, żeby wejść do środka. Nadal chcesz załatwiać sprawy dla Juana? Dlaczego nie? Skoro tak jest ciebie, Hojrak. Dobra, załatwiam ich. A ci to sobie tam tej. Oj, tak sobie. Było trzeba razem skakać. Idziemy do katedry po rusztowaniu. Czekaj tutaj, o mamy te leki dane. Ja ci nic nie muszę pomóc, ja muszę sobie zrobić swoje. Gdzie ona widziała to rusztowanie? Pano! No nie mogę nic zrobić sobie swojego. Tam ktoś do mnie strzela i ja wiem, to ty chuj. Gdzie ona widziała to rusztowanie w łukach katedry? Kurwa, co to było? No i ja pierdolę, no. Ja to spierdalam, nie? Kurwa rusztowanie, pizdzie rusztowanie, nie ma rusztowania. O, jest rusztowanie. Mówisz do okna. Pytanie teraz, jak tam wyjść? Dobra. Jesteśmy.
najspecjalistę w katedrze, no. Dobra, chcę. No i jest! Witaj, nieznajomy. Tutaj twoja podróż się kończy. Wielu tu weszło, ale nikt nie wyszedł żywy. Czasem się zastanawiam, co czujecie. Gdy wy złodzieje, to kobieci obłagnięci chciwością. Otoczeni przez cuda, nie pojmujecie. Ale rozmyślanie dość szybko mi się nudzi. Ci was zabiją. Co tu się kurwa stało? Panie, co tu się kurwa stało? Hej! Jesteś tam? Jestem Aiden. Chcę tylko pogadać. Tam jest. Jest, katedra jest, jest dobra, ty. Katedra jest zajebista, kurde. Idziemy tutaj. Odpocznę. Naduję swoje siły. No zamknięte. No nie, kurwa, ten duży. Co to kurwa jest? Ja pierdolę, ty! Szykuj się na śmierć, plugawy śmieci. Nie szybki. Gnie ludzka gnido. Kurwa, nie szybki. To nie bierze jeńca. Pokłoń się przed Leto. Kurwa. On tu wchodzi, ty! Gnie ludzka gnido! Leto, nie! Zapłacisz za to złodzieją! Co tu się odpierdala? Ha, ha, ha! Mam sposób na frajera! Mam sposób na frajera!
się, kurwa, mi ciarki przeszły po mnie. Lek wezmę. Mogę się wyleczyć. Jest. Jak on tam wpadł, nie wiem. Tam nie wchodzimy, idziemy tam. Dobra, to wszystko muszę podbierać. Jest strasznie. O kurwa. Ciekawski. Jak robak, który nie widzi nad sobą stopy. Mam dla ciebie pracę. A ja dla ciebie niespodziankę. Oby ten pokój ci się spodobał. Bo to będzie twoje miejsce spoczynku. Hej! O, świetnie. Kable. Muszę znaleźć źródło zasilania. Tylko pogadać! Ej! Słyszysz mnie? No znowu, skąd się wzięli? Ty tu znowu jest, o. Tu jeszcze pan jest, ja pierdolę, jeszcze pan płynie. Mam dla ciebie pracę! Wysłuchaj mnie! Tu się jest. Mamy trychów. Gdzie jesteś? Zresztą wyjdę, później sobie przed tu przyjdę. Ale może mi ten problem, może go chuja załatwić, nie? Dobra, to za katerę popieprzone. Ja miałem być chwilę, moment, a tu zobacz, ile minut będziemy tu grać.
wesprzeć. Musisz mi pomóc! Włamałeś mi się do domu. Zabiłeś Leto. Czego jeszcze chcesz? Gdzie jesteś? Wysłuchaj mnie, ty czubie! Dlaczego mnie gnębisz? Zostaw mnie w spokoju, rozumiesz? Ja mam tu wejść? Nie ma nic, ale ta katedra jest wielka i ja pierdzielę. Kurde! Zginęłem, ja pierdzielę! Idź! Tych wybić, bo jak tych nie wybiję, to przyjdą te inne, te szybkie biegacze. I mi te dupę skupią. Jest. Mam kurwa, mam chuja. To za mnie drzwi, żeby nikt mi nie wszedł. Mam nadzieję, że coś mi na łeb nie spadnie. Jak mam wejść? Ja spierdolę, jak mi się. No, łap się, łap. Wymaga wytrychu. Ja mam w ogóle wytrychy. Mogę zrobić wytrychy, czy ja nie mogę zrobić wytrychów? Bo ja już... Chcę zrobić wszystkie. Trudny? Dziewięć.
Wino marki wino mam. Lecimy go. No dawaj no. Idziemy na niego. Nie da włączyć, nie da się. Dobrze. Kurwa, w łeb dostałem, ja pierdolę, no. Kurwa, po dachu będę latał katedry, ja pierdolno. No dalej, zabij mnie. Tylko niech mój syn dowie się, że walczyłem. O czym ty gadasz? Zabij mnie. Kazała ci to zrobić, więc to zrób! Nie mam bladego pojęcia, o czym mówisz. Mam dla ciebie pracę. Co? Czyli nie jesteś zabójcą? Nie, przyszedłem pogadać. Jesteś programistą, tak? Mam imię. Kurt. Czego ode mnie chcesz? To... kim jest kobieta, która chce cię zabić? Vaginata. Vagina z kłami. Ale co? Suka, która chce dostać moje jaja na tacy. Taki opis ci wystarczy? Rozumiem. Może mógłbym pomóc? Nie wiesz, z czym miałbyś do czynienia. Poradziłem sobie z tamtym potworem. Z Leto? W porównaniu z tym to było tylko popychadło z głośnikiem. Opowiedz mu o plusie. Zapytaj Kurta, kim naprawdę jesteś. Jestem pełną rzucaną przed wieprze, królem bez królestwa, ucieleśnieniem tragedii. Okej. Okay. Wspominałeś coś o synu? Jak wszystko inne został mi odebrany. Wiem, jak to jest. Spróbuj splunąć na ulicę w tym mieście, nie trafiając w człowieka, który kogoś stracił. Okej. Okay. To czego tam chciałeś? Muszę zamontować tę pluskwę w nadajniku, ale trzeba ją naprawić. Wynagrodzę ci to. Bez części to będzie niemożliwe. Jakich części? Przewody zardzewiałe. Części zamienne znajdziesz w wieży północnej. Wojsko zostawiło tam swój sprzęt. Gdzie go znajdę? Powinien być chroniony przed deszczem i wiatrem, więc szukaj skrzyni pod anteną. Dobra. A czego chcesz w zamian? Zostawmy to na później. Będzie niespodzianka. Nie przepadam za niespodziankami. Powodzenia! Więc z tym zadaniem będziemy się widzieć w następnym odcinku. Więc to już będzie długi odcinek, bo doszliśmy do tego naszego prezentu, daliśmy mu. Ten kilkunastoletnie Whisky dał nam to zadanie, więc lecimy, panowie, lecimy z tym zadaniem. I co? No miłego, do następnego, bajo, jajo.